Niech się zespół śpiewa cały czas, wzywając Ducha Świętego, a my wszyscy tak jak jesteśmy, chwyćmy się za ręce, połączmy się wszyscy razem w Kościele. Będziemy przecież modlić się razem jako bracia i siostry. Chwyćmy się za ręce jako jedna wielka rodzina, bracia i siostry, na jednej potężnej modlitwie. I prośmy w swoim sercu: Duchu Święty, przyjdź i daj mi skruchę mojego serca. Pokaż mi moje grzechy, za które mam żałować. Pokaż mi te grzechy, które wyspowiadałem, ale tak naprawdę nigdy za nie nie żałowałem. Przyjdź, o Duchu Święty, i unisz nasze twarde, dumne serca, abyśmy całkowicie uniżyli się przed Tobą. Tobą, który jesteś Panem Panów i Królem Królów. Panie Jezu Chryste, który umarłeś za nas na krzyżu, prosimy Cię, aby Twoja krew nas teraz obmywała, zanurzała nas, aby Twoje rany dotknęły naszych ran. Panie Jezu, proszę Cię, wylej swojego ducha, ducha skruchy, żalu. Ty mówisz w swojej księdze Zachariasza, że kiedy wylejesz ducha pobożności, to wszyscy będą płakać nad swoimi grzechami. Pobożność to nie są pobożnie złożone rączki. To nie jest twarz udająca świętego. Pobożność to jest płacz nad swoimi grzechami. To jest przerażenie swoim grzechem. To jest wstrząs grzechem, który uczyniłem Jezusowi, przez który On musiał umrzeć, przez mój grzech. O Duchu Święty, przyjdź, przyjdź i naucz nas pokutować. Przyjdź i naucz nas żałować. Przyjdź, o Duchu Święty. Przyjdź, o Duchu Święty. Panie, Ty w swojej księdze mówisz o tym, że kapłani są specjalnie wybrani do tego, aby przepraszać za grzechy ludu. Że kiedy kapłani uniżą się przed Tobą, wtedy Ty w szczególny sposób będziesz przebaczał ludowi ich grzechy. Dlatego, Panie, proszę Cię za tych wspaniałych kapłanów, którzy tu są, którzy będą w imieniu całego ludu w tym Kościele przepraszać za grzechy w uniżeniu przed Panem, wstawiając się, prosząc o Boże miłosierdzie, o złamanie klątwy nad każdym z nas, nad naszymi małżeństwami, nad naszymi rodzinami. I kochani, teraz zespół będzie grał pieśni pokuty, akt skruchy, żalu. Bardzo cicho, takim półgłosem, półśpiewem, żeby nie naruszać ciszy naszego serca. A my rozpoczniemy modlitwę pokuty. I tak jak mówiłem na początku, w takim uniżeniu, nie każdy z was przyjmie taką pozycję, która będzie wyrażać uniżenie przed Panem. My jako kapłani położymy się krzyżem przed Bogiem. Jeśli ktoś chce pomodlić się tą pozycją leżenia krzyża, to może gdziekolwiek tutaj przyjść i położyć się krzyżem, gdziekolwiek w Kościele. Posadzka jest zimna, ale to nie będzie też trwało długo. I zaczniemy każdy sam w swoim tempie wpierw przepraszać Boga za wszystkie własne grzechy. Jeśli ich nie widzisz, to proś Ducha Świętego: pokaż mi moje grzechy, bo ja ich nie widzę. Pokaż mi je. Miej zamknięte oczy i w sercu przepraszaj. Potem za grzechy Twojego małżeństwa. Nie osobno za grzechy żony, za grzechy męża. Mów: my, Panie, to my zgrzeszyliśmy. Tym, tym i tym. Przepraszamy Cię. Ulituj się nad nami. Miej litość, proszę Cię, Panie, miej litość nad nami. Nade mną, nad moim małżeństwem, nad moją rodziną, nad moimi przodkami. Jezu, wybacz nam, proszę Cię, wybacz nam. Powtarzaj to w swoim sercu nieustannie.
teraz w trakcie tej pieśni wystawię Pana Jezusa i rozpoczniemy tą modlitwę. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wybar, Panie, byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wybar, Panie, byś został tylko Ty. Został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wybar, Panie, byś został tylko Ty. Byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wybar, Panie, byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, jedynie Ty. I kochani, na początku poprowadzę Was w tej modlitwie, uwzględniając te grzechy, o których mówiliśmy, zostawiając po każdym z nich trochę czasu na to, abyście osobiście za ten grzech przepraszali w swoim życiu. Panie Jezu, na początku chcemy Cię przeprosić za to, że nie słuchaliśmy Twojego głosu, że słuchaliśmy swoich głosów, że nasz egoizm był dla nas najważniejszy, że mieliśmy pomysł na wszystko, że najlepiej się na wszystkim znamy, że im potrzebowaliśmy Twojej porady, że odwracaliśmy od Ciebie nasze serca. Panie Jezu, za to, że nie mieliśmy czasu na czytanie Twojego Słowa, że w ogóle Twojego Słowa nie znamy, że Twoje Słowo jest zakurzone na naszej półce, za to, że na wszystkie inne słowa otwieraliśmy nasze duchowe uszy i fizyczne uszy, ale Twoje Słowo było dla nas nudne, monotonne. Nie chcieliśmy zadać sobie minimalnego trudu, aby je zrozumieć, aby się nim modlić. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami grzesznikami, że nie słuchaliśmy Twojego Słowa, że nie radziliśmy się Ciebie, nie pytaliśmy Ciebie o zdanie, że chcieliśmy żyć tak, jak my sami chcieliśmy, że to my sobie ustalaliśmy, co jest dla nas dobre, a co jest złe. Że tak często w ogóle nie liczyliśmy się z Twoim zdaniem, z Twoimi przykazaniami. Jezu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Bożym.
Cię przeprosić też za to, że nie kochaliśmy Ciebie z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy i z całej swojej mocy. Przepraszamy Cię, Jezu, za to, że to inne osoby miały całe nasze serce, całą naszą miłość, były najważniejsze w naszym życiu, a nie Ty. Ty, który jesteś miłością, która nas stworzyła, która kocha nas tak, jak nas inny nigdy nie pokocha. Jezu, przepraszam Cię za to, że tak często byłeś po prostu dodatkiem do mojego życia. Nie byłeś najważniejszy. Nie byłeś miłością mojego życia. Moje serce było przy wszystkich innych, ale nie przy Tobie. Że relacja z Tobą wydawała mi się nudna, monotonna, nic nie dająca. Jezu, zmiłuj się nade mną, że tyle innych rzeczy było dla mnie ważniejszych niż Ty. Sam dla siebie byłem najważniejszy. Przepraszam Cię za to, że wszystko w moim życiu kręci się wokół mnie. Że to ja mam mieć najlepiej, najprzyjemniej i wszyscy mają mi służyć. Zmiłuj się, Jezu. Przepraszam Cię za wszystkie relacje toksyczne, zniewolenia sobą innych osób. Przepraszam Cię za wszystkie te sytuacje, w których miłość do innych ludzi była dla nas ważniejsza niż miłość moja do nas, moja do Ciebie. Za to, że tak łatwo przekraczaliśmy przykazania, mówiąc, że to jest miłość, kiedy Ty mówisz, że to jest grzech ciężki. Jezu, zmiłuj się nad nami, że bardziej kochaliśmy naszą żonę, naszego męża, nasze dzieci, naszych przyjaciół, samego siebie od Ciebie. Ciebie nawet nie kochaliśmy jak samych siebie. Jezu, zmiłuj się nad nami. Przepraszamy Cię za te wszystkie osoby, które w całej historii naszego życia były dla nas ważniejsze niż Ty, które kochaliśmy z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy, które były dla nas całym światem, a nie powinny. To Ty miałeś być i Ty chcesz być dla nas całym światem. Jezu, zmiłuj się. Zmiłuj się. Przepraszamy Cię z całego serca. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Jezu, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy okultyzmu w naszej rodzinie, wśród naszych przodków. Przepraszamy Cię za wszystkie grzechy związane z magią, za wywoływanie duchów, za wiarę w działania amuletów, talizmanów.
za to, że nasze domy były ozdabiane symbolami bóstw innych religii, a Twój krzyż, znak zwycięstwa, często był gdzieś wstydliwie chowany za drzwiami. Przepraszamy Cię, Panie, za wszystkie grzechy wróżbiarstwa, kart tarota, chodzenia do jasnowidza, do różnych uzdrowicieli, przepowiadaczy przyszłości, zaklinaczy. Panie Jezu Chryste, za wiarę w horoskopy, w astrologię. Przepraszamy Cię, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, jeśli w pokoleniach wstecz były te grzechy okultyzmu, Jezu, proszę Cię, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad naszymi przodkami. Przebacz nam. Zerwij te więzy. Wyrzekamy się ich. Nie chcemy mieć nic wspólnego z tymi grzechami. Nie chcemy już ich więcej popełniać. Jezu, przepraszamy Cię za to. Za każdy grzech okultyzmu przepraszamy. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Jezu, chcemy Cię teraz przeprosić za wszystkie grzechy związane z chciwością pieniądza. Za to, że zarobienie, dorobienie się, bogactwo przesłoniło nam to, co najważniejsze. Miłość i czas dla Ciebie. Miłość i czas dla współmałżonka. Miłość i czas dla naszych dzieci. Jezu, zmiłuj się nad nami. Złam moc tego przekleństwa. Panie, przepraszamy Cię za to, że nie potrafimy powiedzieć stop. Że chcemy mieć coraz więcej, więcej i więcej. I tracimy wszystko to, co najpiękniejsze w naszym życiu. Panie Jezu, przepraszamy Cię za te wszystkie tragiczne nieszczęścia, rozbite małżeństwa w naszej rodzinie. Z tego powodu, że postawiliśmy pieniądze na pierwszym miejscu. Jezu, przepraszamy Cię. Zmiłuj się nad nami. Wybacz nam. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Panie Jezu Chryste,
Cię nagnami, ulituj się nad nami. Panie Jezu, chcemy Cię teraz przeprosić za każdy ból i cierpienie, które zadaliśmy naszym rodzicom. Jezu, przepraszamy Cię za wszystkie przekleństwa na naszych rodziców, za wszystkie postawy agresji, wulgaryzmu, kłótni, awantur, za to, że zadaliśmy tyle cierpienia mamie, tacie, z powodu naszego grzesznego życia, z powodu odejścia od Ciebie, Panie, z powodu przekraczania Twoich przykazań. Panie, za każdą naszą dumę, zarozumiałość, pychę, przepraszamy Cię w relacji do naszych rodziców. Przepraszamy Cię, Panie, za to, że być może nigdy nie powiedzieliśmy im przepraszam. Kocham Cię, mamo. Kocham Cię, tato. Dziękuję, że daliście mi życie, że dzięki Wam żyję. Jezus, zmiłuj się nad nami. Błogosław naszym rodzicom. Przepraszamy Cię za każdy grzech przeciwko nim. Wynagrodź im każdą łzę wylaną z naszego powodu. Jezu, zmiłuj się, przepraszamy Cię. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Panie Jezu, chcę Cię teraz przeprosić za tych wszystkich, których skrzywdziłem, za każdy grzech, cierpienie i ból, który zadałem tym, którzy byli słabsi ode mnie, którzy byli bezbronni, za każdą pogardę, którą im okazałem, za każde wyśmianie, wykorzystanie, tylko dlatego, że byli słabsi i nie umieli się bronić. Jezu, pokaż nam te osoby, których zabiliśmy naszym słowem, pogardą, wyśmianiem, wykorzystaniem. Jezu, przepraszamy Cię za te grzechy. Proszę Cię, wynagrodź tym osobom, błogosław im teraz w szczególny sposób, a nam przebacz. Przepraszamy Cię, Panie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste,
Jezu, przepraszamy Cię za wszystkie formy seksu. Seksu pozamałżeńskiego, który jest grzechem. Seksu homoseksualnego, który jest grzechem. Seksu kazirodczego, który jest grzechem. Seksu ze zwierzętami, który jest grzechem. Przepraszamy Cię, Panie, za wszystkie grzechy związane z grzechem seksualnym, którego dopuściliśmy się, niszcząc nasze małżeńskie wierności, miłość małżeńską, za wszystkie zdrady, za zdradzanie w naszych sercach naszej żony z innymi kobietami, za każdą fizyczną zdradę naszej żony z innymi kobietami. Przepraszamy Cię, Panie, za każdą zdradę naszych mężów z innymi mężczyznami, za każde pragnienie zdrady, które rodziło się w naszych sercach. Panie, przepraszamy Cię za każdy grzech pornografii, za każdy grzech masturbacji, za wszystkie grzechy nieczyste w moim życiu, w życiu mojego małżeństwa, w życiu mojej rodziny, w życiu moich przodków. Jezu, zmiłuj się nad nami. Złam moc przekleństwa płynącego z tych grzechów. Jezu, ratuj nas. Jezu, ulituj się nad nami. Przepraszamy Cię za te grzechy z całego serca. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Panie Jezu, chcemy Cię teraz przeprosić za wszystkie grzechy, w których my sami dla siebie byliśmy bogami. Nie liczyliśmy się z Twoim słowem, nie liczyliśmy się z potrzebami innych. Chcieliśmy ułożyć sobie życie tak, jak my sami chcemy. Że liczyliśmy tylko na siebie. Że mieliśmy totalną wiarę w swoje możliwości, w swoje talenty, w swoje zdolności, które przecież są darem Twoim dla nas, a my sobie je przywłaszczyliśmy i myśleliśmy, że to jest nasze. Nie potrafiliśmy podziękować Ci za to, że tak nas uzdolniłeś, że dzięki Twojej łasce możemy to i tamto zrobić, to i tamto osiągnąć. Przywłaszczyliśmy sobie Twoją łaskę. Jezu, przepraszamy Cię za to, za naszą pychę w takim myśleniu. Przepraszamy Cię, że tak często wywyższaliśmy się dzięki temu, co od Ciebie otrzymaliśmy, nad innych ludzi i pogardzaliśmy nimi. Jezu, zmiłuj się nad nami. Przepraszamy Cię za każdy grzech złodziejstwa, kradzieży, krzywoprzysięstwa. Przepraszamy Cię, Jezu, za grzechy martwej modlitwy. Ty mówisz w swoim słowie,
Ten lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie. Jezu, przepraszam Cię za te wszystkie modlitwy, które były farsą, kpiną z Ciebie, wypełnieniem obowiązku religijnego, a nie tęsknotą za Tobą, pragnieniem spotkania Ciebie, największą radością, że mogę być z Tobą, że mogę rozmawiać z Tobą. Przepraszam za wszystkie modlitwy, które były handlem z Tobą. Ja odmówię tyle i tyle różańca, Ty daj mi to i to i tamto. Jezu, zmiłuj się nade mną. Jezu, przepraszam Cię za te handlujące modlitwy. Przepraszam. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Przepraszamy Cię, Jezu, za tyle wyklepanych paciorków, w których nie było ani krzty tęsknoty za Tobą, miłości do Ciebie, suche wypełnienie obowiązku, za te wszystkie odmówione modlitwy, w których odmawialiśmy sobie spotkania Ciebie na modlitwie. Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy osądu, oskarżeń, krytyk na księży, na Kościół. Za to, że sami nie potrafiliśmy zobaczyć, jaką kpiną jest w naszym życiu relacja z Tobą, Boże. A oskarżaliśmy kapłanów, że są beznadziejni, że są takimi grzesznikami. Wyciągaliśmy palec z oskarżeniem i sądem w sercu, z nienawiścią w głosie. Jezu, przepraszamy Cię z całego serca za to. Bracie, siostro, jeśli widzisz jakiegoś kapłana teraz w swoim sercu, do którego masz jakąś złość, żal, nienawiść, w jakiś sposób zranił Ciebie, przebacz mu. Przebacz mu to z całego serca. Przebacz. I pobłogosław go w swoim sercu. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Panie Jezu Chryste, Synu
się nad nami, ulituj się nad nami. Panie Jezu, chcę Cię też szczególnie przeprosić za wszystkie grzechy przeklinania moich dzieci, za każde złe słowo, przekleństwa i złorzeczenia, które wypowiedziałem nad moimi dziećmi. Panie Jezu, przebacz nam. Złam moc tych przekleństw w życiu naszych dzieci i błogosław je w tej przestrzeni, w której my ich przekleliśmy. Zobacz teraz, kochana mamo, kochany tato, jakich słów użyłeś nad swoim dzieckiem, które były słowami przekleństw. Przeproś za to Boga, odwołaj te słowa i poproś, aby Bóg pobłogosławił Twoje dziecko. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Panie Jezu, i chcę Cię przeprosić za każde grzechy osądzania, obmawiania, oskarżania, mówienia źle o innych, potępiania ich, krytykowania, niszczenia słowem, niszczenia myślą, niechęci, odrzucenia. Przepraszam Cię, Panie, za wszystkie grzechy przeklinania samego siebie. Panie, w Twoje święte imię chcę odwołać to wszystko, co powiedziałem na inne osoby złego i to, jak bardzo przeklinałem samego siebie. Poproś Jezusa, aby złamał moc tych słów, które wypowiedziałeś na innych i na samego siebie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami, ulituj się nad nami. Się
Usiądźmy teraz i patrzmy na naszego Pana, który z największym wzruszeniem patrzy teraz na nas, który jest wzruszony naszą modlitwą. Panie, dziękujemy Ci za ten dar tej modlitwy, za dar skruszonego serca, za to, że może pierwszy raz naprawdę zaczęliśmy żałować za grzechy, że uczysz nas, na czym polega prawdziwa pokuta i uniżenie, czym naprawdę jest żal za grzechy. Jezu, dziękujemy Ci za wszystko. Obmyj nas swoją krwią i pobłogosław nas. Zapieczętuj owoce tej modlitwy w swoim błogosławieństwie. I śpiewajmy tylko imię Jezus, prosząc, aby On nas pobłogosławił i zapieczętował w swoim świętym imieniu, którym jest nasze zbawienie, nasz jedyny ratunek, nasza chwała, radość i błogosławieństwo. Jezu, namaść nas swoim imieniem. Jezus, Jezus, Jezus.
kochani, owoce tej modlitwy naszej oddajmy Matce Bożej, aby ona zaniosła je przed tron Boga. Chwyćmy się tak jak na początku, teraz na samym końcu za ręce i zaśpiewajmy apel jasnogórski, oddając całych siebie, nasze rodziny, naszych przodków Matce Bożej. Kochani, podziękujmy sobie nawzajem, ponieważ wiara jednego budowała wiarę drugiego. Dlatego zobacz, kto stał koło ciebie, po prawej, po lewej stronie, z przodu, z tyłu. Powiedz, dziękuję ci, że modliłeś się ze mną. I kochani, do zobaczenia do jutra. Niech was Bóg błogosławi. Szczęść Boże.